widzowie, cześć youtuberzy. Jak zapowiadaliśmy na YouTubie, na Facebooku, jeśli nie widzieliście, to powiem jeszcze raz. Jedziemy z Partyzanta w wycieczkę w Bieszczady. Ostatnia runda tego sezonu. Po tej rundzie już odstawiamy motocykl na kołeczki i będzie zimowany. Taka piękna pogoda, słoneczna, ale niech was nie zmyli, bo mamy... Rano było 4 stopnie, w tej chwili mamy 8 stopni, więc nie jest za ciepło. Na szczęście bierzemy się porządnie i mam nadzieję, że damy radę dojechać tam, gdzie chcemy, a jest kilometrów sporo. Jedziemy najpierw w kierunku Warszawy, później z Warszawy na Kazimierz Dolny, tam strzelimy sobie fotkę i dalej w Bieszczady. Na jutro, na niedzielę mamy zaplanowaną małą pętlę bieszczadzką i ponoć fajną trasę Słonne, w górach Słonne, coś takiego. Nigdy tam nie byłem, więc nie wiem, ale chłopaki polecali, dziękuję za te info. I później drogą do Przemyśla i z Przemyśla już wrócimy z powrotem na Warszawę i dalej do góry do nas. No, także zbieramy się powolutku i o godzinie 9 czas start, lecimy Bieszczady. Haha. Bartuś się też cieszy, ja się też cieszę. Ostatni wyjazd. Kochani, dojechaliśmy do Warszawy, jesteśmy w Warszawie. Czas mamy dobry, tak jak zaplanowane, 11:30. Tam płynie Wisła, tu jest Wisłostrada. Stanęliśmy gdzieś, nie wiem, po prostu, bo musiałem włączyć już nawigację, bo nie będzie jechać, więc włączyłem nawigację i lecimy dalej za Warszawę, tam się zatrzymamy na trochę dłużej. Ojejku. No słuchajcie, przebijamy się przez Warszawę i... Słabo, kurczę, ruch duży tutaj cały czas. Dużo samochodów. Lepiej mu poszło, nie? Cały czas mieliśmy dobre tempo, a teraz mamy tempo już słabe. Takie sobie raczej. Jakoś tak dziwnie wszyscy jadą. No dobra. Trzeba się jakoś przebić przez to miasto. Stadion widać. Oho! Halo, stolica! Dobra, jechać. Ostatnie po drugi ciepłej pogody, ładnej, może nie ciepłej, słuchajcie, słonecznej. Tak, źle to określiłem. Słonecznej pogody i widać, że wszyscy korzystają, tak jak my. Dużo motocyklistów po drodze, także parę lewa w górę cały czas. No i tutaj teraz też w samej Warszawie już też spotykamy się z tym, że tych motocykli tutaj jedzie. Jedzie trochę, zmieszczę się, nie zmieszczę, co? A tylko taki kawałeczek, patrz. Może się zmieszczę. Dziękuję panowie. Ciasno tutaj, ciasno. Jak tu jeździć po tej Warszawie? A to sobota, słuchajcie, pogoda ładna. Ojej, nic nie widać w słońcu. Jedziemy? No to jedzie. Ma roboty drogowe, do zamykać tą drogę, bo wszędzie. No, bo miesięcznica, no właśnie. Troszeczkę z prawej. No dobra, koniec. Fuh. Dziękuję. No jedziemy pasem turystycznym. Wszyscy się środka trzymają, nie? Usilnie. Jakoś się przebijemy, abyśmy przeskoczyli tą Warszawkę. Jak przeskoczymy Warszawkę, to już później pójdzie jakoś. Góra Kalwaria, Terespol, nie wiem. A, Terespol. Na Terespol, proszę pani. A to ogień. Oho. No każe nam wracać, ty. Nie, coś jest ten, coś jest bardzo nie tak. Muszę się zatrzymać. No, nawigacja nas oczywiście kopała, słuchajcie, w zwiedzanie Warszawy. Ale ja Warszawy zwiedzać nie chcę, no. Czekaj, jadę w cień, bo będzie za gorąco, no. No teraz już ten,
na główną drogę mamy wjechać, o. Jakąś, no. Ale to po cośmy z niej zjeżdżali? No dobra, jedziemy. No, chociaż wygląda na to, że już teraz będzie dobrze. Oj, te nawigacje, nawigacje. Kochana nawigacja. Ale ciepło mi się zrobiło, że rozgrzałem się, aż mam gorąco w rękawiczkach. Trochę pozwiedzać trzeba czasami, no. Ale to już nieraz się z tym spotkaliśmy, że nawigacja po prostu ciągnie cholera wie gdzie. Nie wiadomo po co. Tak, bo słyszałem właśnie, że jadę. Zaraz ich dojdziemy. Nie. Słuchajcie, kolejny przystanek po drodze. Jesteśmy tak naprawdę blisko ostatniego, bo nie wiem, odjechaliśmy może z 50 km. Kawałek za Warszawą w każdym razie i słabo się jedzie, bo jest ruch bardzo duży. Droga się zrobiła słabsza. Wojewódzka, a nie krajówka. Ale ruch jest duży przede wszystkim. To jest najgorzej. Najgorsze. No i co? I lać nam się zachciało, musieliśmy stanąć. No teraz następny przystanek to już będzie ten. Kazimierz Dolny chyba, nie wiem ile tam kilometrów mamy, ale pewnie z 200, 250. Do celu zostało 380. Jakie kręce, niemożliwe. Lecimy. No kochani, 13. 13.34, do celu jeszcze 7 godzin 2 minuty. Ciebie Bartuś nie słychać w interkomie. No. I znowu stoimy, a mamy niby 297 do celu. W ogóle tak wolno te kilometry. Zobaczcie, od ostatniego postoju zrobiliśmy 40 km tylko. Ale towarowy, długi. Tylko 40 km i idzie to teraz już jak krew z nosa. Opona w ogóle, żebyście widzieli jak opona się zlizała. Szok. Tak schodzi. Normalnie. Wrócimy to opona do wyrzucenia. Kochani, jesteśmy... O, 9 km. 9 km do obiadu, ojej. Martuś z tyłu się ucieszyła. Nie słyszycie jej, ale... Mówię, jeść. Jesteśmy za Puławami. A mówię, czekaj, ale wąwóz tam był fajny. Piękny. Ładnie tutaj, no. Już fajnie taki. Jedziemy wzdłuż rzeki, a z lewej strony mamy takie fajne nasypy. Jakieś górki. Góry, ładnie. Zaczyna być ładnie i wcale i zaczyna mi się nie chcieć jechać szybciej. Nie. Tyle wam powiem. O. Dobra, gonimy dalej powolutku. 9 km do obiadku. Do zobaczenia w Kazimierzu Dolnym. Nie wiem, czy jest górny też. To no, fajnie to wygląda. Piona brachu, cześć, ale złożony. Barana. Patrz jakie te, to jest, no to są takie te, wiesz co, to są Martuś przy Wiśle takie nasypy, wały, tylko że to nie sztucznie nasypane. Tak jak w kurczę, gdzie był ten zamek, to myśmy jechali? Tam u nas. Kojarzysz? Nie kojarzysz. No też taki zamek jest na takim nasypie, o widać w Wistule. Zgon? Nie. Jak to było? Na G jakoś chyba. Grom? Nie. W Gromie? No w Gromie chyba, tak. Panie. Widoczki oglądanie, tam lecisz. No fajnie, fajnie, fajnie. Tam drogę jak ładnie widać, widzisz? Ale super miejsce. Mogłem tylko powiedzieć, że nareszcie zaczyna się jakaś radość. Ojej, jakaś radość z widoczku. Gdzie my jedziemy? W prawo. Wszyscy w prawo czy w lewo? Można zacząć się upajać widokami. Zmienił nam się trochę krajobraz. O, weselicho. I nareszcie zaczynam doceniać to, że kurde, pojechaliśmy, no kurczę, na wycieczkę w Bieszczady. Aha.
Jak na razie to było tylko ładowanie, żeby dojechać i tyle, a tutaj już, już zaczyna być ładnie. To ładnego mamy 250 km, 266. Pijalnia czekolady, o. Marto, siedziałaś to? Zamiast schabowy. No i kochani, witamy Was już z Kazimierza Dolnego. Dojeżdżamy do centrum. Wejdziemy sobie na tą starówkę i zobaczymy. I zjemy obiadek, o tak bym powiedział. Także tutaj już jest Kazimierz Dolny. Się zaczyna zabudowania. O, i tam po lewej na zakręcie. Bo tutaj zakręca rzeka chyba. To jest ta starówka, tak mi się wydaje. Ależ tu ludzi nie ma. Król Kazimierz, o jest, no to chyba tu, ta góra zamkowa, czy jak to tam? Musimy, Martuś, jakoś tam chyba zjechać z tej drogi głównej. O, jest Bistula, pięknie, ładnie tu jest. Chyba wziąłem właśnie, wiesz? Ale zobacz, ładne stare miasto. Nie, nie, to nie to. Tak, popatrzcie, kto nie był w Kazimierzu Dolnym, to niech zobaczy. My też jeszcze nie byliśmy. Jesteśmy tu pierwszy raz w życiu. Nigdy tu nie byłem. Patrz, ile tu turystów. Kaskę. Gdzie mamy postawić? Nie wiem. Wiesz, to nieduża miejscowość. Ona tutaj już gdzieś się kończy. No, szkoda, że Cię, Martuś, nie słychać w kolerce. Musicie wybaczyć, kochani. Pensjonat Kazimierski. Hotel, restauracja. Ładnie, znowu się czują jak na wakacjach. Troszeczkę. Po prawej, po lewej tu same restauracje chyba. Wydaje się, że tu w lewo jak się wjedzie, to się wjeżdża pod górę i tam jest ten cały, to całe centrum. Jedziemy tam. Nie ma? Jest. A. Na mapie to tu jest droga. A jest. Ale zakaz jazdy. To nie wiedziałem. Jednokierunkowa z góry. No masz kebab ty. No tu. Czemu tam taka kolejka była? Tu też? Oj, oj, oj. Patrzcie, tutaj jeszcze naprawdę jest ten. No, sezon w pełni. Wszędzie zakaz. Gdzie idziemy jeść? Dojechaliśmy, słuchajcie, do Kazimierza Dolnego. Jesteśmy w centrum. Tutaj jest to stare miasto i zabudowania. Wygląda tak fajnie dosyć. Natomiast nie ma gdzie tu postawić za bardzo i nie chcemy tutaj jeść. Jest wszędzie pełno ludzi. Mamy bardzo dużo ludzi, no. Jest niby, słuchajcie, jest 1 października. A i tak jest tutaj masa ludzi, po prostu full, wszędzie. Na tym. O, jeszcze dostaniemy zaraz mandat. Na tym. Już jedziemy, tylko nagram i lecimy stąd. Dziękuję. Słucham? Dobrze.
Pan powiedział, że nagrywanie może być drogie, więc lecimy. Słuchajcie, zobaczcie, szybki rzut na to miejsce. Macie, o. I jedziemy na obiad. Dalej. O. Nie wiem, gdzie pojedziemy na ten obiad, ale zjeżdżamy stąd. Fajnie, fajnie. W każdym razie fajnie. Piękne szkoda, miasto, że pełno ludzi. No, ładne miasto. Jedziemy na jedzenie. Później jeszcze wam coś nagram. Jest tutaj gdzie pochodzić, co? Artuś. A. O, patrz tam na górze jak ładnie. Jakby tam w las. Wjechał, znaczy się, nie w las. Dobra, ale teraz to ja już jestem naprawdę głodny. I chciałbym gdzieś zjeść, obojętnie gdzie. Szkoda, że spokojnie zdjęcie można było zrobić, no. Kurczę, niesamowite, że w październiku jest tutaj tyle turystów jeszcze. No ładnie to wygląda. Gdzie można by wjechać, jest parking i wie. Aż mi się wierzyć nie chce, że... No to jedziemy na parking. I koniec tutaj tej wiochy. No, idź zobacz, czy jest. Zanim się rozbiorę. Ale jest tam gdzie usiąść, w ogóle to wszystko tam tip-top? No to już zamawiaj i... Słuchajcie, uciekliśmy troszeczkę z tego. Uciekliśmy z centrum miasta i z tej ładnej starówki na obrzeża, żeby coś zjeść, bo po prostu tam jest multum ludzi i masakra, co tam się dzieje. W życiu bym nie pomyślał, że sezon turystyczny tutaj jest tak długo, że 30 września będzie tu tylu turystów. Myślałem, że będziemy sami, ale tak się nie stało. No i co? I czekamy, obiadek zjemy i lecimy dalej. Mam trasę wyznaczoną do Sanoka, natomiast nie mamy noclegu i teraz będziemy szukać tego noclegu przy obiedzie, przy odpoczynku. Do Sanoka mamy 260 km, a nawigacja pokazuje na 21 w Sanoku, więc trochę czasu, pewnie kręta droga się zrobi. No zobaczymy. Także mam nadzieję, że będą ładne widoki, tak jak tutaj były, kiedy teraz jechaliśmy wzdłuż rzeki. No i tyle, także idziemy coś zjeść i szukamy noclegu. Opuszczamy już, słuchajcie, Kazimierz Dolny. Piękne miejsce, naprawdę. Jeśli nie byliście, to polecam wyskoczyć choć na chwilę, tak jak my nawet tak naprawdę byliśmy na tym starym mieście dosłownie 10 minut, słuchajcie. Zrobiliśmy sobie zdjęcie z Martyś, selfiaczek i lecimy, no lecimy dalej, bo Bieszczady czekają. To Bieszczady są celem tego wyjazdu, a nie Kazimierz Dolny. Chociaż, szczerze mówiąc, po obiedzie to najchętniej zostałbym już tu i dalej nie jechał, bo też jest pięknie i sobie poszedł na starówkę, posiedział, popił kawkę czy coś. Ale lecimy, lecimy dalej. Lecimy, słuchajcie, do Bieszczad. Masz napis, już czynne, zapraszamy. To chyba czynne. $42.55. Kolejne tankowanie, cholera wie gdzie. Generalnie mamy... tam jest jakaś rzeka, chyba Wisła, płynnie będziemy ją przejeżdżać. I mamy dość jazdy, mi się też już nie chce. A mamy jeszcze mamy 200 km do celu. A jechać mi się nie chce, nie wiem. Będziemy się rozglądać powoli za noclegiem. No. Pani województwo świętokrzyskie. Jeszcze mamy słońce, ale już coraz niżej, a do celu kawał drogi, bo 180 km. Myślę, że nie będziemy na siłę jechać, żeby tam dojechać gdzieś do tego Sanoka, jeszcze szukać noclegu. Chyba zjedziemy jeszcze gdzieś wcześniej. O, jak dobrze, że pani szła, bo
przejedziemy, myślę, że okolice Rzeszowa i chyba w Rzeszowie gdzieś będziemy nocować. No zobaczymy. Na razie słonko jeszcze jest. Ale zimno się zrobiło. Tyle wam powiem. Niby 18 stopni, ale powietrze jakieś takie... odczucie zimna jest większe niż było do tej pory. Chyba już jestem lekko zmęczony. Pani panorama Sandomierza nas wita. Nawet ładny widoczek. Fajne takie motocyklowe pozdrowienia. Łon, bo to i już, wystarczy. Z chłopakami przelecimy kawałek się. Mówię, z chłopakami się kawałek przelecimy, o. Patrzą do przodu chłopaki. Ojej. No. Nie, kolejno, widziałaś jaka kolejno. Kurwa, prawie się wypieprzył. Ale macie tu dziury! No! Proszę was, Rzeszów. Ciemno się zrobiło. Tam widać księżyc. Nie wiem, czy widać, ale my widzimy. No tak, ja mam ciemną szybkę. Nie jest tak ciemno wcale. Jedziemy już do hotelu, jakiś Marty znalazła i zobaczymy. Zobaczymy, czy są wolne pokoje. No, już mi się nie chce jeździć, na chętnie bym się położył w łóżeczku swoim. Przed telewizorkiem ewentualnie, o. Tu ładnie, no. Wszędzie, gdzie tam jedziemy, to... Nie ma co się wstydzić tej Polski, słuchajcie. No tak, nie, no bez sensu jakiś ten wesele, oni mają wszystko obcykane. Trzeba poszukać no swojego. No. Ta. A już się ucieszyli goście, że przyjechali motorzyści. Potańczyć byś poszła, no. Gośćmi weselnymi, a weselić. No jest tu HPA. No nie specjalnie. Będzie? Też wesele. Ale słabe oceny ma, 8.2. 8.3. No właśnie, ty się zapytaj, ile to kosztuje. A nie słychać wesela. Słyszysz wesele? Spytaj się, czy tu z lewej mogę, tu, pod same drzwi. O. Trochę zesztywniałem. Ty. Słuchajcie, Rzeszów, jesteśmy w mieście, znaleźliśmy nocleg, co okazuje się nie jest takie proste, jeśli chcecie nocleg znaleźć z miejsca, nie wiem, jakaś jest teraz szałpał na wesela, wszędzie gdzie zajedziemy jest wesele, w tym hotelu też jest wesele, ale mają wolny pokój dla nas i nie za drogi, więc po prostu tu zostaniemy.
bardziej, że motocykl można było postawić z boku. Jest zamykany wjazd, cały czas ktoś jest w recepcji i w spokoju jeszcze będziemy widzieć nasz motocykl, także fajnie. No i co, i tyle na dzisiaj. Idę zobaczyć, jaki zrobiliśmy przebieg. Martuś już, o, już też. Od razu wesoła, jak usłyszała te. Słuchajcie, zrobiliśmy dzisiaj dalej. No, 594 km, czyli prawie... 28 stopni, coś mnie o tu oszukujesz. No, prawie 600 km dzisiaj, myślę, że wystarczy. Ciemno się zrobiło przede wszystkim i dosyć chłodno, więc nie ma co się spinać, żeby jechać dalej. Jutro zobaczymy, plan trzeba troszeczkę chyba zmienić, bo nie damy rady wrócić do domu. Tak mi się przypomniało, w takim czasie nie mamy i do tej pizzy to będziemy musieli iść w ciuchach motocyklowych. I tu co? I w dresiku. No. No dobra, idziemy się za ten. Tak, tam mamy ristorante, także będzie kolacja. W końcu, a nie jakiś schabowy odgrzewany w mikrofali. Dobra, no. Idziemy. Dzień dobry. Poranek w Bieszczadach. Ojej, zobaczcie, trochę zimno. Zimno w cholerę, nie? Tak to wygląda. Chyba przymrozek był. Nie chce mi się jechać. O, zimno jak cholera. Słoneczko wstało. Ale cieplej wcale nie jest.